Małgosia Borysewicz z czwartej edycji programu Rolnik Szuka Żony zachwyciła internautów weselną stylizacją. Wśród komentujących znaleźli się jednak malkontenci, którym przeszkadzały stopy rolniczki. Małgosia Borysewicz wystąpiła w czwartej edycji programu Rolnik Szuka Żony. Razem z poznanym w show Pawłem do dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo. Doczekali się także dwójki dzieci, Rysia i Blanki. Ostatnia uczestniczka hitu TVP podzieliła się zdjęciem weselnej stylizacji. Internauci zwrócili jednak uwagę na jej stopy. Widać, że podczas robienia zdjęcia, coś poszło nie tak. Małgosia Borysewicz jest bardzo aktywna na Instagramie. Rolniczka chętnie chwali się tam swoimi stylizacjami. Ostatnio żona Pawła zaprezentowała się z zwracającej uwagę kreacji. Uczestniczka hitu TVP postawiła na krótką różową sukienkę z odkrytymi ramionami. Dobrała do niej kobaltowe szpilki z biżuteryjną aplikacją? To właśnie stopy Małgosi przykuły uwagę jednej z fanek. W komentarzach szybko pojawiło się wyjaśnienie. To chyba tylko zdjęcie takie niekorzystnie zrobione, wytłumaczyła internautka. Większość fanek była jednak zachwycona stylizacją Małgosi. Nie szczędzili rolniczce komplementów. Cudowna, wyglądasz prześlicznie. Co za obłędna figura i piękna sukienka, zjawiskowo, zresztą jak zawsze, twierdzili komentujący. Małgosia Borysewicz z powodzeniem rozwija karierę influencerki. Na Instagramie obserwuje ją ponad 180 tysięcy internautów. Rolniczka najchętniej publikuje tam domowe przepisy, porady urodowe, a także zdjęcia swoich kreacji. Niedawno ukochana Pawła zdecydowała się na wiosenną metamorfozę. Uczestniczka hitu TVP odwiedziła w tym celu salon fryzjerski. Borysewicz odświeżyła kolor i podcięła końcówki.